No, dzień dobry. Ogółem właśnie byłem po koncercie, właśnie zrobiłem sobie grilla i chcę wam powiedzieć, to jest ogółem zajebiste. Też płaskie. No, tak jak ziemia. Ziemia jest zajebista, płaska. Jakbym szedł 5 km, kurwa, w tą pół okrągłym był. Supy jakie są? Płaskie. Gdzie płaskie? Okrągłe. Jakie okrągłe? To okrągłe. Na górze okrągłe. A jakby tak... A jak na końcówce sup stoi? No to musi tak. A jak kurwa, tak byś świecił? Ale jakie sup stoi? Płaski czy okrągły? Proszę kurwa się nie odzywać do mnie. Dobra, spokój się. I chciałem powiedzieć, że... No, sup jak tutaj, tak? No... Czy on jest płaski? Tutaj, no, zobaczcie sami na ziemi. Czy to jest półokrągłe? No. Czy okrągłe? Nie. No właśnie, to jest nie, tylko okrągłe, płaskie. Przepraszam, okrągłe. Bo ja leciałem. A przepraszam, ten sup jest płaski czy okrągły? Przed tobą? Przepraszam bardzo, proszę mi nie przerywać. Moją to jest bardzo, bardzo ważna wypowiedź. Czy to jest w końcu płaskie, czy okrągłe? A kto kurwa zatrzymał ziemię, kurwa? Orbit. No kto? Kopernik. Kopernik? Tak. Kopernik to jest słaby, kurwa. On był słaby. A kto? No, nie wiesz kto? Kto nie wie. Kurwa, w szkole się nie uczył? Nie. Mnie uczyli, że Kopernik. Nie, to na pewno nie. A kto? Orbit. O, następna osoba dopiero historię dobrą zna. No jak się tak orbit? Proszę to pokazać ten na jabłku. Czy ziemia jest płaska czy okrągła? To jest kurwa. Żebym ja wiedział z tego i bym pierdolnął tak ziemię, kurwa, niech. Jest. No jak wtedy jak pan był na Księżycu. Był na Księżycu, też jest płaski. Ale ziemi się nie pierdoli się, bo ja... Pan Jezus stworzył ziemię. Majorze! Jak Jezus? To była wcześniej ziemia. Jak wcześniej? No pewnie. A... Wcześniej jeszcze małpy były, ludzie nie byli. Małpy byli? No pewnie, że małpy. Ty prawie wyglądasz jak ten. No. Przepraszam bardzo, tylko... ja panem kapelusz. Żeby mnie nie widziano, siadam tu. Ty wyglądasz jak ten, dzika jak małpa. Dzika małpa. Bo ja normalnie wyglądam jak normalny człowiek. I ogółem chciałem wam powiedzieć, jak że... Jestem dzika małpa. O! Czekoladkę całą opierdolisz. Bo ty taki jesteś. Dziki. No. Dziki. Jak z Afryki, pół małpy, kurwa, ja pierdolę. O cholera, pół małpa. Co ty? Co się stało, pół małpa? Co ty, pół małpa? Nie. No to zobacz, czy ty piłkę połknął? Ty ostatnio w piłkę grał, może, a gdzie ta piłka jest? Połknął ją już. W kosmosie. O, i w kosmosie. A ty w kosmosie nigdy w życiu nie był. A ty był? No, słońce gdzie się chowa? Słońce? Za chmury. Jakie za chmury? A na co? Za księżyc. Płaski księżyc. Jak jest płaski księżyc, to chowa się słońce i nie ciemno jest. To jest. A ja słyszałem, że księżyc jest taki półkulisty. To... Też nie wiem, czy półkulisty, czy płaski, to jest... A wiesz co? Meksykano? Ja nie wiem, kto jest już płaski. Raczej nie, Boże Święty. Czy ty jesteś płaski, czy płaski. Okrągły? O, ten to okrągły. A ty płaski? To zobacz, czy ja nie płaski, jak ziemia. A dupa jaka? Okrągła. No, dupa musi, bo sram, kurwa, to musi być. A z płaski nie możesz srać? A okrągła jak sra? Ile razy dziennie?
i ogółem chciałem wam powiedzieć. Ale raz nie wytrałeś się, powiedz, na kiblu. Ty jak srał, kurwa, w kiblu, to kibel pęk, kurwa, nie wiadomo, czy to już srał. Cegło chyba. A ty jak srał w kiblu, to kurwa nie wiadomo, co tam mego wanna. O, jaka wanna? No, kurwa, nie pamiętasz? To już podałeś, kurwa, wywiozłeś, dwa kible rozjebałeś. A mocz? Mocz? To można na podwórku się wysikać. Ale nie oddajecie. Jak nie? Ja oddawałem. Ale człowieku daję mocz. O, ale komu? Komu? Krowie! O! Przepraszam bardzo. Od krowy to się odpierdol. Bo dla krowy, kurwa, cycki, kurwa, gryzłeś tym mleko. No, bo taka prawda jest. Ja cycki gryzłem? To a to nie gryzłeś? Nie. Sam powiedziałeś, ale nie chcę się przyznać. Ale na pastwisko wyprowadziliście dzisiaj w ranczu. Słucham? No pewnie. Wyprowadziliście twoje krowy na pastwisko na ranczu. Ja? Ja jestem z ja ranczo. Konie. Ja prowadziłem koni. Do Japonii? Konie do Japonii. Poszły do Japonii konie. Po betonie. Prowadziłeś. Te lepsze. Prowadziłeś. A Ameryka to jak ten Trumpek powiedział, że on ze mną nie chce rozmawiać, bo ja za mądrym człowiekiem jestem. Że... Bo on chciał twoje konie, a ty do Japonii je wysłałeś. Tak, on chciał właśnie, żebym ja tam kurwa wysłał. Do Ameryki? Konie. Tak. Te lepsze. A jakie? O! I ja ogólnie... A ty, panie majorze, o! Dobra! Przepraszam bardzo! Przepraszam bardzo! Ja mam pytanie! A! Ja mam pytanie! Proszę nie przeszkadzać mi! Nie! Panie majorze, przerwę! Ja mam pytanie o koniach! Wspaniale sobie! O koniach mam pytanie dla pana! Dziękuję za... ja chcę sobie pysznie skosztować te... pyszne jedzenie, bo byłem na koncercie i po prostu teraz tam jestem dali. Jak anioł. Ty anioł? A, to nie widziałeś? Ale ja nie widzę skrzydeł u ciebie. A co, skrzydła? Anioł ma skrzydła. Major nie rozwija skrzydeł. Właśnie. Proszę? Major to major jest. Major to wszystko on rozwija skrzydła? Nie rozwija właśnie. Nie rozwija? To jest tak, taki cichy. Ja szybko wstaję, a ty no stop siedzisz. A bo Meksykan, nie Meksykan. Tak, nażar się i przepraszam, że tak powiedziałem, najadź się. A, ludzio, i zapraszam te kochane, wspaniałe, które majteczki mi wysyłają i inne sprawy, żeby przyszły, ja będę karmił i później będę żądło wkładał tam nie wiadomo gdzie. Znaczy mają ząbki, będą lubią lizać. Szanowny panie majorze! Bo taka jest prawda. Ja? Co ja? Ja nie jestem! Alo, szanowny panie majorze! I tak było. I Metallica się schowała. Poszła do domu. Na piechotę. A nie poszła? Samochody, kurwa. Razem z rybami. Bo aha, byliście na rybach. Z tego co wiem. Na rybach byliśmy. Ja złapałem rekina. Rekinem pół ten przypłynęłem. Aż do Bałtyku. No a gdzie? Taka prawda. I będę chciał sobie... Ale co za pani?